Witam serdecznie, Olgierd Grudkowski, nasze MMA.pl. Z nami jest dzisiaj Łukasz Juras-Jurkowski. Witaj, Łukasz. Uszanowanie. W jakim charakterze przyjechałeś dzisiaj na premierę Underdoga? Co, lubię przychodzić na premierę filmowe, bo potem jest darmowy bankiet, alkohol, wiesz, przekąski i tak dalej, nie? oczywiście, przyjechałem zobaczyć film. Szczerze, naprawdę jestem zainteresowany tym, jak to wyszło, jak zostało to zrealizowane. Nie tylko jako fabułę, bo fabułę jako taką znam. Miałem okazję wystąpić chwilę również w Underdogu, oczywiście, grając Jurasa, także w to wyzwanie. I zobaczymy, no jestem ciekawy tego projektu, bo na pewno fajny kolejny krok w popularyzację MMA w Polsce i myślę, że jak już Maciek Kawulski za coś się bierze, a znam go w zasadzie od samego początku, to wiem, że to musi być dobre i naprawdę liczę na fajnie zrealizowane kino akcji. No właśnie, myślisz, że ten film jeszcze bardziej rozpromuje MMA w Polsce? Myślę, że tak. Myślę, że to jest kolejny krok dla popularyzacji, nawet jeżeli ktoś nie do końca był fanem MMA, to przez pryzmat całej tej historii, która tutaj się wydarzy, myślę, że tym fanem może zostać. No właśnie, jak to skonfrontujesz z sytuacją na Sportowca Roku, gdzie MMA, że tak powiem, zostało w jakiś sposób wykluczone? Dlaczego wykluczone? To sama nominacja dla MMA jako dyscypliny. To jest spory ukłon od przeglądu sportowego i Polsatu. Także absolutnie nie zgodzę się, że zostało wykluczone. Kolejny reprezentant Polasie Jędrzejczyk, który był w plebiscycie. Nie udało się wejść do top 10, ale spokojnie. 2019 cały czas trwa. Janek Błachowicz jest blisko walki o mistrzostwo UFC. I myślę, że ten pas mistrzowski przechyli gdzieś szale do tego, aby Janek znalazł się bardzo wysoko w rankingu za następny rok, czego oczywiście serdecznie mu życzę. No właśnie, myślisz, że Janek dostanie w końcu szansę walki o pas, bo zdaje się, jakby UFC trochę postawiło Jano w takiej roli bramkarza przed top 3, nie? Wiecie, no to ustalmy, że to jest biznes i to jest biznes również polegający na licytacji popularności, ilości sprzedanych pay-per-view i biletów. Janek nie sprzedaje tak dużo jak względem Gustafsona, Jonesa i tak dalej, więc siłą rzeczy pomimo 4 wygranych z rzędu jest gdzieś tam trzymany cały czas jeszcze na uboczu, ale myślę, że nawet jeżeli nie będzie na siłę próbował promować się nie wiadomo w jaki sposób, to i tak dostanie do walki o pas, bo po prostu sobie tą drogę do pasa wywalczy. W sportowym stylu, a nie internetowym medialnym. No właśnie. Powiedz, jak ogólnie oceniasz całą sytuację przy ostatniej gali UFC w zeszłym roku? Przenosiny gali z jednego miejsca na drugie, bo zamieszanie z dopingiem u Jonesa znowu? Nie, no miałem okazję już o tym powiedzieć, nie ma co wracać. No wiesz, takie rzeczy się dzieją. Musimy pamiętać cały czas, że przy wielkiej gloryfikacji UFC jako organizacji, bo absolutnie są topem i absolutnie są najlepsi sportowo i tak dalej, musimy pamiętać, że dalej jest to firma, która musi zarabiać pieniądze i widać, że są większe wartości niż, wiesz, duch fair play i tak dalej, względem tego, co się wydarzyło, niż hajsik, no i tyle, no nie ma co gadać. No. Jakby się to wydarzyło w Polsce przy okazji organizacji KSW, to przecież tutaj wylano by szczetki, pomyj, wiader i tak dalej. A że zrobiło to UFC, to mam wrażenie, że polski fan podchodzi, nie, no spoko, UFC to może. Nie, no skandal gruby, nie tylko dla innych zawodników, którzy też bardzo często skrytykowali tą całą sytuację, ale też dla wszystkich ludzi, którzy bardzo często, wiesz, za duże pieniądze mieli pobukowane już wszystko w Vegas, nagle przenosili to do Inglewood. Nie fajna sytuacja, ale do zrobienia. Myślę, że to nie jest ostatnie słowo względem Jona Jonesa, także spokojnie poczekajmy na to, co dalej się wydarzy. Będzie na pewno bardzo ciekawie. No, a kiedy ciebie zobaczymy? Coming soon. Nic więcej nie powiesz. Pytajcie Tomka Pula gdzieś, tam pan reżyser chodzi, nie? On wie więcej. Ta, on wie więcej na pewno się. No dobra, ale poszła informacja, że możliwe jest starcie Erko z Zakopem w Łodzi. Jak ty byś się do tego odniósł? Spoko. Myślę, że to walka dla jednego i dla drugiego. Bardzo dobra, no. Także myślę, że też przyciągnie sporo widzów. A o to chodzi, no. Jeden chce się bić, drugi chce się bić. Niech się, mówiąc najprościej, pizgają. Koniec. Czy masz już jakiś pomysł, jeśli wracasz do klatki, kto mógłby być twoim rywalem? Masz gdzieś jakiś tam kogoś upatrzonego, czy po prostu nie, kogo ci dadzą? Nie, wysyłam listy mailem, wiesz, do tego, aby mi szukać rywali, niech KSW proponuje, jesteśmy po jakichś rozmowach. Na pewno chcę, aby był to rywal jeszcze większego kalibru niż mój powrót na Stokodżu. I jeżeli faktycznie się uda dograć się parę rzeczy, no to będzie taka walka. No. Ja nie mam nic do stracenia już, ja nie buduję rankingów. Ja chcę fajnych pojedynków interesujących i mobilizujących do ciężkiej pracy nazwisk. I to jest mój główny cel. Dobra, dzięki bardzo, powodzenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję.